Pachołkowie rozwiązali zaraz Sanderusa, lecz on, mając członki zdrętwiałe, upadł na ziemię, a gdy go podniesiono, począł mdleć raz po razu, gdyż był i srodze poturbowany Próżno z rozkazu Zbyszka, zawiedziono go przed ognisko, dano jeść i pić, natarto sadłem, a następnie okryto ciepło skórami. Sanderus nie mógł przyjść do siebie, a następnie zapadł sen tak głęboki, że zaledwie na drugi dzień w południe zdołał go Czech rozbudzić. Zbyszko, którego niecierpliwość paliła jak ogień, przyszedł do niego natychmiast. Z początku nie mógł się jednak niczego dowiedzieć, albowiem czy to ze strachu po strasznych przejściach, czy z folgi, jaka ogarnia zwykle słabe dusze, gdy grożące im niebezpieczeństwo przeminie, porwał Sanderusa płacz, tak niepohamowany, iż próżno usiłował odpowiadać na zadawane mu pytania. Łukanie ściskało mu gardło, wargi się trzęsły, a z oczu płynęły łzy tak obfite, jakby życie miało razem z nim wypłynąć. Wreszcie, przemógłszy się nieco i pokrzepion kobylim mlekiem, którym litwa nauczyła krzepić się od tatarów, począł biadać, że go synowie beliala zbili na leśne jabłko dzidami, że mu zabrali konia, na którym wiózł relikwie wyjątkowej mocy i ceny, a na koniec, że gdy go przykrępowano do drzewa, mrówki pogryzły mu nogi tak i całe ciało, iż szczeko go na pewno śmierć nie dziś, to jutro. Lecz Zbyszka chwycił w końcu gniew, więc porwał się i rzekł – odpowiadaj, powsino, go na to, o co cię pytam, i bacz, aby cię coś gorszego nie spotkało. – Jest tu opodel, mrowisko czerwonych mrówek – ozwał się Czech. Każcie go, panie, na nim położyć, a wnet język w gębie odnajdzie. Chlawa nie mówił tego szczerze i uśmiechał się nawet, albowiem w sercu miał dla Sanderusa życzliwość, lecz ów przeraził się i owołać. Miłosierdzia, miłosierdzia, dajcie mi jeszcze tego pogańskiego napitku, a opowiem wszystko, co on widział i czego mnie widział. Jeśli choć słowo zełrzesz, wbije ci klin między zęby, odrzekł Czech lecz zbliżył mu powtórnie do ust bukłak z koronim mlekiem. Uwześ chwycił go, przywarł do niego chciwie ustami jak dziecko do piersi matki i począł łykać, otwierając i zamykając na przemian oczy. Aż gdy wyciągnął ze dwie kwarty lub więcej, otrząsł się, położył sobie na kolanach bukłak i rzekł, jakby poddając się konieczności. Paskudztwo po czym do Zbyszka – ale teraz pytaj, zbawco. – Była li moja niewiasta w tym oddziele, z którym szedłeś? Na twarzy Sanderusa odbiło się pewne zdziwienie. Słyszał on wprawdzie, że Danusia była żoną Zbyszka, ale że ślub był tajny i że zaraz ją porwano, więc w duszy zawsze myślał o niej tylko jak o jurandowej córce. Jednakże odpowiedział z pośpiechem – tak wojewodo była – ale zykryt w Delewę i Arnold von Baden przebili się przez nieprzyjaciół. Widziałeś ją? Pytał z bijącym sercem młodzian. — Oblicza jej nie widziałem, panie, ale widziałem między dwoma końmi kolebkę z wikliny, całkiem zamkniętą, w której kogoś wieźli, i strzegła jej ta sama jaszczurka, ta sama służka zakonna, która przyjeżdżała od Danewelda do leśnego dworu. A i śpiewanie słyszałem, też żałosne, z kolebki dochodzące. Zbyszko aż poplatł ze wzruszenia. Siadł na pniu i przez chwilę nie wiedział, o co pytać więcej. Maćko i Czech też byli wzruszeni niepomiernie, gdyż ważną i wielką usłyszeli nowinę. Czech pomyślał może przy tym o tej swojej kochanej pani, która została w Spychowie. A dla której wiadomość ta była jakby wyrokiem na niedolę. Nastała chwila milczenia. Wreszcie chytry Maćko, którego Sanderus nie znał i zaledwie coś o nim poprzednio zasłyszał, spojrzał na niego podejrzliwie i spytał: Coś ty za jeden i coś robił między krzyżaki? Co mi ja za jeden, wielmożny rycerzu? Odpowiedział Włóczęga, niech ci na to odpowiedzą, ten waleczny książę, tu wskazał na Zbyszka, i ten mężny czeski hrabia, którzy mnie znają od dawna. Tu widocznie kumys począł na niego działać, bo się ożywił i zwróciwszy się do Zbyszka, począł mówić donośnym głosem, w którym nie było już ani śladu poprzedniego osłabienia. Panie, ocaliliście mi... Podwójnie życie. Bez Was byliby mnie wilcy zjedli, albo dosięgła kara biskupów, którzy wprowadzeni w błąd przez moich nieprzyjaciół, o jak ten świat jest niegodziwy, wydali rozkaz ścigania mnie za sprzedaż relikwii, których podejrzewali prawdziwość. Ale ty, panie, przygarnąłeś mnie. Dzięki Tobie i wilcy mnie nie strawili, i pościg nie mógł mnie dosięgnąć, albowiem brano mnie za jednego z Twoich ludzi. Nigdy też nie zabrakło mi przy Tobie ani jadła. Ani napoju, lepszego niż to kobyle mleko, którym się brzydzę, ale którego napije się jeszcze, aby okazać, że ubogi, pobożny pielgrzym nie cofa się przed żadnym umartwieniem. Gadaj, skoro mochu żywo co wiesz i nie błaznuj! zawołał Maćko. Leczów podniósł powtórnie bukłak do ust, opróżnił go całkowicie jakby nie słysząc słów Maćkowych, zwrócił się znów do Zbyszka. Za to też pokochałem cię, panie. Święci, jak mówi pismo, dziewięć razy na godzinę grzeszyli, więc i Sanderusowi czasem zdarzy się zgrzeszyć, ale Sanderus nie był i nie będzie niewdzięcznikiem. Przeto gdy przyszło na cię nieszczęście, pamiętasz, panie, com ci rzekł? Oto pójdę od zamku do zamku i nauczając ludzi po drodze będę szukał twojej straty. Kogo mnie pytał, gdzie mnie był? Długo by mówić. Dość, żebym znalazł i od tej chwili. Nie tak rzep przyczepi się do opończy, jako ja przyczepiłem się do starego Zygfryda. Uczyniłem się sługą jego i od zamku do zamku, od komturii do komturii, od miasta do miasta chodziłem za nim bez przestanku, aż do tej ostatniej bitwy. Zbyszko tymczasem opanował wzruszenie i rzekł, Wdzięcznym ci jest i nie ominie cię nagroda, ale teraz odpowiadaj o co ci zapytam, Zali. Przysięgniesz mi na zbawienie duszy, że ona żyje? Przysięgam na zbawienie duszy odrzekł poważnie Sanderus. Czemu zekfry to opuścił szczytno? Nie wiem, panie, jeno się domyślam. Nie był ci on nigdy starostą Wszczytnia, opuścił je może. Bojąc się rozkazów mistrza, który, jak mówiono, pisał do niego, aby brankę oddał księżnie Mazowiecki. Może przed owym pismem uciekał, gdyż dusza zapiekła się w nim od boleści i pomsty za Rodgiera. Powiadają teraz, że to. że to był jego syn. I nie wiem, jako tam było, jeno wiem, że. Aż mu się coś w głowie pomieszało z zaciekłości, że póki żyw, póty córki Jurandowej, chciałem rzec młodej pani, z rąk nie popuści. Dziwne mi się to wszystko zdawa, przerwał nagle Maćko, bo gdyby ów stary pies taki był na całą Jurandową krew zawzięty, to by był Danuśkę zabił. I, I chciał to uczynić, odparł Sanderus. Ale coś ci go takiego potkało, że aż potem ciężko zachorzał i o mało ostatniej pary nie puścił. Siła tym szepcą sobie jego ludzie. Niektórzy prawią, jako idąc nocą na wieżę, aby młodą panię zamordować, napotkał złego ducha i niże właśnie anioła. Dość, że go znaleziono na śniegu przed wieżą całkiem bez duszy. Teraz jeszcze, gdy o tym wspomni, to mu włosy dębem stają na głowie i przez sam nie śmie podnieść na nią ręki i boi się innym rozkazać. Wozi z sobą niemowę, dawnego kata szczytnińskiego, ale nie wiadomo dlaczego, bo ów też boi się, jako i wszyscy. Słowa te uczyniły wielkie wrażenie. Zbyszko, Maćko i Czech zbliżyli się do Sanderusa, który przeżegnał się i i tak dalej mówił. Niedobrze tam być między nimi. Nieraz słyszałem i widziałem rzeczy, od których ciarki po skórze chodzą. Waszym miłościom mówiłem już, że staremu komturowi popsowało się coś w głowie. Ba, jako że inaczej miało być, kiedy go duchy z tamtego świata nawiedzają. Byle sam został, poczyna coś koło niego sapać tak właśnie, jakby komuś tchu nie stawało. A to jest ów Danwelt. Czego zabił straszny pan ze Spychowa? To Zygfryd mówi mu, czego mrzeci na nic, po cóż przychodzisz? A tamten tylko zgrzytnie i potem znów sapie. Ale częściej jeszcze przychodzi Rodkier, po którym też siarką wizbie czuć i z nim jeszcze więcej kontur rozmawia. Nie mogę, mówi mu, nie mogę. Jak sam przyjdę do wówczas, ale teraz nie mogę. Słyszałem także, jak się go pytał, zalici to ulży synku. I tak ciągle. A i to bywa, że przez dwa albo i trzy dni do nikogo słowem się nie odezwie. Na twarzy zaś widać mu boleść okrutną. Kolebki onej pilnie strzeże i on, i ta słuszka zakonna, także do młodej pani nikt nigdy dotrzeć nie może. Nie znęcają się nad nią spytał głucho Zbyszko. Szczerą prawdę waszej miłości powiem, że bicia i krzyków nie słyszał, ale śpiewanie żałosne tom słyszał, a czasem jakby ptak chwili. Goporze! ozwał się przez zaciśnięte zęby Zbyszko.